Audi A6 T7 2.0 TFSI 2016 rok. Motor poskładany po wymianie wałka rozrządu, po wymianie łańcucha, oczywiście nowy olej, masę śrubek, masę uszczelek, no i dużo pracy, troszkę trzeba było poprawdzać. Taki zaworek wymieniony w oleju, to jest filmik na ten temat nagrany. I co, no motorek już bardziej rozbudowany, to jest TFSI trzecia generacja, rozbudowana odma, 2 czujniki położenia wałka rozrządu, brak kolektora stącego, tylko turbina jest bezpośrednio przykręcona do głowicy. Zaworki, czujniczki, wężyczki, plasticzki. I tak to chodzi, jazda próbna, trzeba to sprawdzać, czy nie ma wycieków. Klima działa. Posprawdzać, czy nie ma wycieków, no i poskładać do końca. Osłona jeszcze na dole, osłona od góry, dekiel. Nie zakładałem specjalnie, żeby pokazać mniej więcej, jak to jest złożone. Myślę, że zgodnie z oryginałem. Wszystkie spinki, jakieś mocowania, kabli, przewodów, wszystko jest na miejscu. Więc starałem się jak mogłem, mam nadzieję, że się będzie podobać. I że auto będzie też dobrze jeździć. Pozdrawiam i do następnego. Hej.